Ten film oficjalnie rozpoczyna akcję 7 aut. Do wygrania macie 7 samochodów i 30 nagród dodatkowych, w związku z czym szanse nigdy do tej pory nie były aż tak duże. Ten materiał opowie o przebiegu całej akcji, będzie zawierał również fragmenty stricte filmowe. Powodzenia. Przejdźmy do studia. Hop, 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 hop. Witam serdecznie, kłaniam się wręcz. Moi kochani, chodźcie, że tu bliżej. Nie wstydźcie się. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Wiem, że to wszystko fajnie wygląda, ale chodźcie tutaj bliżej, no. No chodźcie. No, to jak już jesteście, to witam bardzo serdecznie. Teraz już z bliska i się normalnie odjebałem się. A to nie oznacza nic innego, jak to, że dzieje się coś ważnego. Może napiszmy sobie historię. Może napiszmy sobie historię, ale tak z rozmachem sobie napiszmy, nie? Czułko. Obiecywałem, że jeżeli w ogóle kiedykolwiek spod mojej ręki powstanie jeszcze ostatnia akcja, to że będzie ona z naprawdę godnym i należytym rozmachem. Przyszedł czas, aby z tej obietnicy się wywiązać, a mam wrażenie, że będzie grubo i że się wam spodoba. Wy pewnie się już doskonale domyślacie, nie? Co chcę powiedzieć? Nie zmienimy ceny ani złotówkę. Do wygrania łącznie nagrody o wartości 2,5 miliona złotych, a najtańszy e-book wciąż kosztuje 39 zł. Najbardziej rozbudowany e-book 199 ziko. I to uważam, że już samo w sobie jest piękne. Dlaczego postanowiliśmy zrobić to w takiej formie? Zarówno przy 352JZ-cie, zarówno przy M3-ce pojawiało się wiele informacji od was w komentarzach, że zamiast na przykład takie drogie auto, jak był Fame GTR albo właśnie jak M3-ka, to fajniej by było zrobić kilka samochodów, które by można było wygrać, żeby one były tańsze, więc postanowiliśmy zrobić kilka samochodów, żeby można było je wygrać, ale żeby wciąż były takie drogie. Złote. Skromne. Czyli myślę, że elegancko wywiązujemy się z naszej obietnicy. Gdyby tego wszystkiego było mało, moi kochani, to postanowiliśmy tutaj zrobić delikatny przełom, a mianowicie BMW M3 Touring, które samochodem naprawdę bardzo wyczekiwanym, praktycznym i samochodem, który ja pokochałem do tego stopnia, że zamiast oddawać swoją M3 dla was, postanowiliśmy stanąć na głowie i znaleźć gdzieś w Europie nowe M3, żebym ja przy swoim wciąż mógł zostać. Wygrywacie w pakiecie z drugim samochodem. Wygrywacie je z A45S AMG. Czyli pierwszy raz w historii, jako nagroda główna, mamy dwa samochody. Co chcesz z tym zrobić? A45 chcesz dać swojemu bratu, swojej siostrze? Może chcesz je dać swojej kobicie, a może ty jesteś kobitą i chcesz je dać swojemu facetowi? A może chcesz ten samochód sprzedać i zostawić sobie M3? A może chcesz zostawić sobie A45 i sprzedać M3? Słuchajcie, za takie A45 na dziś dzień z salonu, naprawdę ciężko jest dostać to auto, ale trzeba położyć gdzieś w okolicy 300-350 tysięcy złotych bez przeróbek. Zostawiasz sobie taką M3 i zgarniasz w okolicach 300 za A45 i możesz sobie za to siedzieć i nie wiem, rzucić robotę, której nie lubisz, albo pojechać na wakacje, albo spłacić mieszkanie, albo kupić mieszkanie, albo odłożyć te pieniądze, albo zainwestować. Rób co chcesz. Jak potrzebujesz więcej siana, to zostawiasz sobie A45, sprzedajesz M3. A jak potrzebujesz jeszcze więcej, to przecież możesz obydwa te samochody sprzedać. Ale ważnym w tym wszystkim jest również ten samochód, a nawet bardzo ważnym jest samochód spod znaczka Toyoty. Taka Toyotka kosztuje w okolicach 300 tysięcy złotych, jest bardzo ciężko dostępna, nie można jej już zamawiać, a do tego wszystkiego super trzyma wartość. Ta naprawdę, no, wygląda kurwa pięknie.
porównaniu do seryjnej Toyoty, to jest zupełnie inne auto, zresztą jak widzicie w tym momencie na przybitkach. A jest ono wyjątkowe, ponieważ chciałbym docenić każdego z was, kto wchodzi do gry już teraz, bądź w trakcie trwania całej akcji, a nie tylko i wyłącznie podczas live'a końcowego. I ta Toyota Supra zostanie wylosowana na samym początku live'a. Pokażę wam mniej więcej, jak to widzę, nie? Wchodzę, witam, siema, cały polski internet, kłaniam się, jesteśmy tutaj na finale akcji 7 aut. Nazywam się Kamil, przejdźmy sobie więc na dobry początek, tak delikatnie, z drobnym rozmachem, prawda, do losowania Toyoty Supry. I to jest taki drobny ukłon ode mnie w stronę każdego z was, kto będzie grał już od samego początku. Zapowiadam więc oficjalnie, nowa Toyota Supra zostanie więc rozlosowana już na samym początku live'a finałowego, który odbędzie się 14 stycznia. www.7aut.pl. Zapamiętajcie ten adres strony internetowej i zapraszam tam każdego z was z osobna. Zapraszam was tam, aby wejść i zakupić coś, z czego ja osobiście, z ręką na sercu, jestem serio dumny. Ponieważ przedstawiłem wam tam piękne historie. Każdy e-book zawiera w ogóle inny wyjazd. Macie tam Stany Zjednoczone, macie tam 1 Million Tour od backstage'u, macie tam również wyjazd, który narobił całkiem sporo zamieszania, czyli wyjazd do Anglii Rolls-Royce'em, i to wszystko pokazuje backstage tworzenia kanału. To wszystko pokazuje również wiele historii, które nie były do tej pory przedstawiane i myślę, że każdemu z was to naprawdę się spodoba. Ja te e-booki, opisy do tego wszystkiego pisałem w drodze do Stanów Zjednoczonych i naprawdę się postarałem, żebyście dostali tam masę fajnego kontentu. Każdy ma swoją strategię, natomiast ja bardzo serdecznie was zapraszam, ale niektórzy mają takie podejście, że jak mają wygrać, to i tak wygrają z jednego i to jest oczywiście 100% racji, ponieważ, jak doskonale wiecie, kto nie gra, ten nie wygra. To jest 100% szans, że nie wygrasz jak nie grasz. Jeżeli tylko jakikolwiek twój los znajdzie się w urnie, to już masz jakąkolwiek szansę na zgarnięcie któregoś z tych samochodów. Po raz pierwszy w historii również mam dla was informację dotyczącą wieku, od którego można zacząć grać. Moi kochani, zapraszam was do gry osobiście, jeżeli macie skończone 18 lat. Standardowo wcześniej zawsze powtarzałem, że możesz grać od 13 roku życia, jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią za zgodą rodziców. Ciężko było tę zgodę jakkolwiek egzekwować, więc stwierdziliśmy, że jeżeli ktoś z was i tak ma wejść do gry za zgodą rodzica, to niech po prostu e-booki zakupi twój pełnoletni brat, rodzic, opiekun, czy ktokolwiek inny. Zapraszam więc na www.7aut.pl, ale jak pewnie zauważyliście, za mną stoją 4. No, albowiem 3 znajdują się tutaj. Moi kochani, nagrody dodatkowe w postaci samochodów. Ale jestem w koszuli, jestem jak na mnie bardzo eleganckich spodniach, bo w dżinsach to na co dzień nie bywam. A uważam, że te sprzęty to jest bardziej taki klimacik, bluza, jogerki, jedziesz do Zakopanego i upierdalasz to bokiem ile wlezie. I od razu lepiej, teraz wrócił stary Budda, jest bluza, jest luźny spodzień, wygodny but i czuję się już teraz tak, jakbym miał wsiąść do jednego z tych. Powiedziałbym gruzów, ale tak nie jest, albowiem gruz to powinien kosztować 5 koła, 7, za dychę to powinien być już taki luksusowy. Są to nagrody dodatkowe, jedna z nagród dodatkowych, może tak. Każda z nich oczywiście ma 3-litrową benzynę, każda z nich ma dyfer zaspawany miłością, każda z nich naprawdę zrobiliśmy tak, żeby nie była właśnie tym gruzem, tylko właśnie tym wojownikiem. Każda z nich oczywiście hydrołapa, możesz k***a targać, ile tylko masz siły. Tak będzie k***a ciągana. To każda z nich, umówmy się, E46, 3-litrowe w kupecie, no to jest samochód debiloodporny, pancerny, który pewnie, jeżeli wygrasz i nie postanowisz go sprzedać, to będzie z tobą k***a do końca twoich dni. Uważam, że jest to mega fajna sprawa i powiem wam szczerze, że mega się jaram jakby całym tym case'em tych E46, no bo są to nagrody dodatkowe, które dadzą mega fun, nie? Możesz sobie jechać właśnie do na przykład Zakopanego, możesz sobie jechać gdzieś w góry, możesz sobie jechać poupalać, możesz jechać sobie na tor. Tak naprawdę to wystarczy, że spadnie deszcz i masz tanie driftowanie, a nawet jak deszcz nie spadnie, no to umówmy się, takie E46 jakimś gigantycznym pożeraczem opon nie są, a dadzą ci naprawdę dużo możliwości, żeby sobie właśnie drift poćwiczyć. No i tak, tych nagród dodatkowych mamy zdecydowanie więcej, oprócz E46, które są w ilości sztuk 3 i jak sobie zsumujemy z tamtymi autami, no to mamy 7 aut, jak tytularnie brzmi. No to mamy też całkiem niezłą wystawkę. Umówmy się, że jest
wysoko. Paweł, nie skacz, bo się połamiesz. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego w Polsce są obecnie niedostępne iPhone'y 15 i ciężko je dostać, no to dlatego, że wszystkie kupiliśmy i tu leżą. Prawdopodobnie. 10 sztuk iPhone'ów, 10 sztuk laptopów, na których będziecie sobie mogli pykać, grać, przeglądać internet. Róbcie sobie z nimi tak naprawdę, co tylko chcecie i na co tylko macie ochotę. I gdyby tego wszystkiego było mało, to PS5 również mamy tutaj 10 sztuk. I po raz chyba pierwszy, na pewno, po raz pierwszy w historii na live'ie finałowym, który się będzie odbywał, nie będziemy dzwonić do wszystkich, bo to by wyglądało jak jakieś infolinia, jak jakiś call center. Dzwonilibyśmy do każdego, to tak naprawdę byśmy tylko dzwonili, wygrałeś. Więc nie będziemy się kontaktować ze wszystkimi, ale teraz tutaj chciałbym wam powiedzieć taką fajną rzecz, na którą wpadliśmy i mam nadzieję, że uda się nam ją zrealizować. A mianowicie ja bym bardzo chciał, że jak na początku live'a zadzwonimy do osoby, która wygrywa Suprę, czyli może właśnie na przykład do ciebie, to że będzie to logistycznie możliwe, żeby przywieźć cię na live'a i przed rozlosowaniem nagród tych jakby głównych, o ile można powiedzieć, że nowa Supra porobiona nie jest nagrodą główną, no ale tam już jest jak jest, no. To przyjedziesz i jeszcze będziesz podczas tego live'a normalnie na tym live'ie odbierał ten samochód. No pod warunkiem, że ktoś nie będzie z zagranicy albo gdzieś zupełnie, nie wiem, drugiego końca świata, no to prawdopodobnie się nam to uda, nie mogę tego obiecać, ale bardzo bym chciał, żeby tak się to odbyło. Jeszcze poczekajcie, albo idźcie sobie tam na front, a ja coś przyturlam. Czekajcie. Ha. Mam. Bo przyszła. Zapowiedziałem wam w filmie z budowy wszystkich samochodów, że do Supry będzie jeszcze jeden komplet felg. Jest to AL13 ze Stanów Zjednoczonych, tej samej firmy. Na przykład felgi były na Fame GTR-ze. Na Huracanie Twin Turbo również na przykład ja mam założone felgi z tej firmy. I jak wygrasz Suprę, to sobie wybierasz, czy chcesz jechać na tych, które są założone na nią w tej chwili, czy może wybierasz te i zakładamy ci wtedy ten komplecik. Warto również wspomnieć, że do każdego z samochodów oczywiście jest siano. Na Supra jest 10 tysięcy za pomogi. Możesz wydać na co tylko chcesz. Na paliwo, na serwis, na opony, na jakiś wyjazd. Może chcesz pojechać tym autem na wakacje. Na RS6 również 10 tysięcy złotych. Natomiast na M3 plus A45 30 koła. Czyli oprócz wygrywania samochodów, wygrywasz również hajsik. I oczywiście wielu z was mogłoby się teraz przestraszyć, że jest podatek również do zapłaty. Nic bardziej mylnego, podatek oczywiście trzeba zapłacić, jest on obowiązkowy, ale my również pokrywamy cały temat podatkowy. W związku z czym ty ze swojej kieszeni nie płacisz ani złotówki. I teraz słyszę, coś tu mi coś pękło, tutaj gdzieś pod plecami mi coś pękło, tam gdzieś z boku słyszę takie głosy. Wszystkie te Janusze, kurwa, ile on na tym nie zrobi, Jezus Maria. Tyle pieniędzy. Ja nie biorę w tym udziału, nie? Ja nie będę tego wspomagał, nie? To jest kradzieństwo, złodziejstwo. Tak być nie będzie. Zanim jeszcze zaproszę was, aby z tego kanału wydalać, to chciałbym was poinformować, że oczywiście, że tak. Oczywiście, że ta akcja pewnie zarobi, chociaż i tak grubo prosiliśmy z nagrodami, no bo 2,5 bańki to jednak w pieniędzy, biorąc pod uwagę, że jeszcze są gwarancje bankowe i masa innych rzeczy, ale mniejsza, to pewnie zarobi. Ja pewnie te pieniądze wydam, żeby znowu dostarczyć jakiś pojebany content, pewnie znowu w coś zainwestuję. Pewnie jakąś część tych pieniędzy wydam na to, żeby, nie wiem, mieć się w co ubrać, albo co zjeść, a może odłożę coś na starość, bo tak jakby jest to troszeczkę jednak praca i to taka na pełen etat. Więc nie ukrywam, że ta akcja zarobi, natomiast drogi Januszu, może jeszcze zanim wyjdziesz przez te drzwi, to zmienisz zdanie, jak skumasz, że zarówno wartość, tak naprawdę nie wiem, dwóch paczek fajek, Ubera, nawet dużej pizzy za to nie kupisz, bo dzisiaj za dużą pizzę trzeba dać 5 dych. To ktoś zmieni sobie życie i to naprawdę w niebyle jakim formacie, wygrywając dwa samochody jako nagroda główna, a może wygrywając Suprę, a może wygrywając RS6. To naprawdę są grube tematy i warto na to wszystko spoglądać tak, że za te pieniądze dostajecie naprawdę fajne e-booki, które są uzbrojone po zęby w fajne zdjęcia, a przy okazji wchodzicie do gry o samochody i wspieracie kanał. Zapraszam więc was bardzo serdecznie na www.7aut.pl. Zapraszam każdego z was. Zapraszam. Chodźcie, grajcie, bawmy się wspólnie w tej ostatniej akcji spod mojej ręki w historii. Więcej lotek nie będę robił, więc jeżeli chcesz wygrać auto od Buddy, no to mordo, albo koleżanko. Jest na to ostatnia szansa w historii.
Ja w tym momencie zapraszam was na dalszą część seansu. Omówimy sobie troszeczkę każdy z samochodów i pokażę wam coś na przykład, na co wydajemy te pieniądze, czyli piękną realizację zdjęć nocnych oraz studyjnych, w których te samochody zostały dla was nagrane, które zostają dla was przedstawione, tak aby każdemu z was mogły cieszyć oko. Zapraszam do gry. Kto nie gra, ten nie wygrywa, to bardziej niż pewne. Wszystkiego dobrego i powodzonka życzę od siebie. A czekaj, to wezmę jednak, bo teraz wchodzi dla was ta część taka zajebista, nie? Tak więc po kolei. Ja opowiadam, a ty wybieraj, o co chcesz pykać. Podstawowe informacje i ciekawostki na temat każdego modelu. Polecimy sobie kolejnością losowania na live'ie finałowym. Pierwsza wchodzi Supra MK5 i najczęściej zadawane pytanie to, czy na Suprę jest osobna urna oraz osobna sprzedaż i osobno wchodzi się do gry. Odpowiedź to nie. Supra to część tej samej akcji i zwyczajnie rozpoczyna się live, przejdziemy do losowania, później te same losy grają o wszystkie pozostałe nagrody. Jedyna różnica jest taka, że o Suprę można grać tylko de facto przed startem live'a, czyli od teraz do finału. Samochód, tak jak widzicie na ekranie, zdecydowanie weekendowy. Dla mnie najmocniejszym punktem tego konkretnie modelu jest silnik B58. Mega potencjał pod modyfikację, mega fajne brzmienie, mega pancerność i bezawaryjność jednostki. Przypominam, że ta konkretnie podpisana we wnęce drzwi przez Hana z Tokio Driftu. Samochód wybitnie trzyma na wartości, nas wyszedł w budowie niecałe 600 tysięcy PLN-ów i jeśli wygrasz, a wolisz kasę, to właśnie się oficjalnie deklaruje, odkupię tę Suprę od ciebie. Następnie dla wielu z was pewnie faworyt, mierzący 5 metrów i ważący blisko 2,5 tony. Szeroki, agresywny, głośny i pięknie wyposażony Avant, czyli nic innego jak piekielnie piękne Audi RS6. 4-litrowe V8 generuje 600 koni w serii. Dolot Aventuri, układ wydechowy z MG Motorsport, można więc liczyć na bonus. Samochód, w którym hamulce ceramiczne wydają się być obowiązkowe, ponieważ ma przesunięty limiter prędkości do skromnych 305 km na godzinę. Obniżony, 22-calowa felga idealnie spasowana z błotnikami. Pakiet karbonowy, który czyni ten samochód mocno sportowym, ale i praktycznym, przyspieszającym w 3,5 sekundy do setki. Wnętrze, które jednym z mocniejszych atutów RS6. Zdecydowanie najbardziej praktyczne auto w stawce, wyszło na nas bliżej niż dalej miliona PLN-ów i to tak zdecydowanie. Fani RS-ki 895 tysięcy już po dużym rabacie od Audi, a bez rabatu pękłaby bańka. Następnie przechodzimy do urny, pada magiczne, czas na nagrody główne i to nie bez powodu w liczbie mnogiej.
Podkreślam więc jeszcze raz, nagroda główna składa się z dwóch aut, dwóch ciężko dostępnych aut. Na pierwszy strzał weźmy sobie A45S AMG. Jakkolwiek byś nie podszedł do sprawy po zgarnięciu takiego pakietu, to jesteś wygrany. Czy sprzedajesz, czy zostawiasz, czy sprzedajesz jedno, czy może oba, kombinacji jest wiele. A-klasa to 421 koni mechanicznych w napędzie na 4 koła. Dla wielu kobitek totalny dream car. Dla wielu facetów idealna zabawka na daily. Drift mode, fajnie gadający wydech z MG, mega zadziorny, szeroki i napompowany wygląd, nowoczesne wnętrze, nietypowa felga, stosunkowo niskie koszta utrzymania, a gdyby tego było mało, to 30 tysięcy w gotówce dla zwycięzcy. No i jak dla mnie gwiazda. Każdy ma swoje gusta, ale ja poznałem M3 Touring naprawdę bardzo dobrze. Poruszam się taką samą swoją prywatną już pół roku i każdego dnia jestem zakochany. Bardzo unikatowy lakier z palety Individual, 3-litrowy, 6-cylindrowy silnik, który gigantyczną zaletą tego samochodu. Potrafi skromnie spalać, być podatnym na modyfikacje, ale też mieć niesamowitą charakterystykę pracy, która prosi się o palenie gumy. Możliwość jazdy w napędzie na 4 koła, więc bezpiecznie i w zimie, ale i przerzucenia się na tył napęd jednym przyciskiem. Układ dolotowy, osłona silnika, rozpórki, cały pakiet karbonowy założony na auto, układ wydechowy bez utraty gwarancji, obszyta Alcantarą sportowa kierownica. Ten sprzęt jest dla mnie idealny i zgarniając go, masz samochód, na który w tym wyposażeniu należy czekać do roku po zamówieniu. 7aut.pl. Chyba nie muszę namawiać. Ponad 30 nagród dodatkowych, w tym również samochody. Gdzie to wszystko zaszło? Wpadaj na stronę, kupuj zajebiste e-booki, które oprowadzą Cię po backstage'u prowadzenia kanału, ale przede wszystkim wpadaj, aby wspólnie tutaj, jako armia na tym kanale, stworzyć historię. Dziękuję, kocham i pozdrawiam.